Wczoraj premier miał do 8, a wraz z nim C Sharp w wersji 12. W tym materiale omówimy sobie cztery najważniejsze nowe funkcje języka, jakimi są odpowiednio collection expressions, primary constructors, alias types oraz default lambda parameters. Oprócz tych czterech nowych funkcji języka mamy jeszcze inne, takie jak Refree parameters, inline arrays oraz przykładowo experimental attribute czy interceptors. O tych czterech nie będę rozmawiał, tak więc jeżeli byłbyś nimi zainteresowany, to oczywiście odsyłam Cię na stronę Microsoftu. OK, może przejdźmy do kodu i omówmy sobie po kolei pierwszy z nich, którym byłby alias. Aliasy w języku istniały już i przykładowo typ int, którym no codziennie się posługujemy to tak naprawdę alias dla typu system.int32. Tak więc do tej pory aliasy istniały, natomiast nie mogliśmy sami ich definiować, co oczywiście zmieniło się w tej nowej wersji języka. Jeżeli chciałbym zdefiniować przykładowo alias do jakiegokolwiek typu, to tak naprawdę wystarczy, że słowem kluczowym using zdefiniujemy nazwę naszego aliasu. Przykładowo dajmy na to będzie to point i tutaj pod znakiem równości możemy przypisać do jakiego typu będzie dotyczył ten alias. Możemy również przypisywać tutaj tuple, tak więc załóżmy, że ja chciałbym tutaj zdefiniować typ tupla, jakim byłby tuple z wartością int x oraz int Y w ten sposób. I przy takiej definicji teraz za każdym razem, kiedy będę posługiwał się tym właśnie typem, czy też aliasem point, to będzie on tak naprawdę ten tuplan z wartościami int X oraz int Y. Przykładowo mogę utworzyć jakąś zmienną point i po prostu przypisać do niej nowy point i tutaj podamy jakieś dwie wartości 1 oraz 34 w ten sposób. Więcej tego aliasu będę w stanie również używać przykładowo jakiś parametry funkcji również jak jest to tu, to możemy tutaj wykorzystać dekonstrukcję. Tak więc dajmy na to pod taką zmienną x pos oraz bar y pos. Moglibyśmy przypisać po prostu nasz point w ten sposób. I oczywiście te dwie zmienne x oraz y position byłyby odpowiednio zdekonstruowane na podstawie naszej wartości int x oraz int y. Ten alias point również, jak wspomniałem wcześniej, mógłbym wykorzystać jako parametr do metody i przykład tutaj Oczywiście ten point oznacza by wartości int x oraz int y. Tak więc wykorzystanie aliasów do tupli będzie to jeden z częstszych zastosowań aliasów, natomiast drugim byłoby zastosowanie aliasów przykładowo dla typów generycznych, które są bardzo złożone i zajmują dużo kodu w naszym IDE. Załóżmy, że mamy jakąś klasę o nazwie assets, która sobie definiuje jakąś zmienną, dajmy na to property typu dictionary, dla typu string, dla typu, Kolekcji dla typu string, czyli nie było dla typu String, nazwijmy ją może country cities w ten sposób. Definicja samego tego typu jest bardzo skomplikowana, ale oczywiście możemy sobie wyobrazić jeszcze bardziej skomplikowane definicje typów generycznych, przez co nasz kod będzie mniej czytelny. I co teraz możemy zrobić, to po prostu zastąpić tą definicję typu generycznego na po prostu alias. Tak więc może w tym celu na samym górze jeszcze raz sobie zdefiniujemy typ, może nazwijmy go country cities, który będzie równy. Temu typowi, który mieliśmy tutaj wcześniej. Z tym, że przy definicji aliasów dla typów, które nie są typami prostymi, musimy tutaj podać pełną nazwę namespaceu. Tak więc w tym przypadku byłby to namespace System Collections Generic in the Dictionary, oraz tutaj podobnie byłoby to System Collections Generic I dopiero teraz, tak naprawdę, mamy alias, który możemy wykorzystać w ramach naszej klasy Assets i po prostu tutaj przypisać jakąś właściwość o nazwie Country Cities z typem Country Cities, który jest po prostu aliasem dla dictionary, dla typu string, dla typu i nie było typu string. Tak więc w ten sposób będziemy mogli wykorzystywać aliasy do skracania tak naprawdę nazwy typów złożonych albo do nazywania tupli w dowolny dan sposób. Następnym featurem, który tutaj w sumie nam popowiada już ID, są collection expressions. Jak widzimy, możemy tutaj zastąpić już inicjalizację tego obiektu, który tak naprawdę jest kolekcją pod postacią słownika, na po prostu taki syntaks, czyli nawiasy klamrowe, które definiują nową kolekcję. A może przejdźmy do osobnego pliku, w którym poznamy collection expressions dokładnie. Jak widzimy, do tej pory musieliśmy definiować kolekcję przykładowo w ten sposób, tak na to po zmiennym int array, Byliśmy w stanie zdefiniować nową tablicę typu int, albo jawnie, czyli słowem krzyczowym new int array w ten sposób, albo równie dobrze, mieliśmy też syntax, który nam zezwalał na definicję tablicy, po prostu podając elementy, o ile wcześniej przy deklaracji zmiennej definiowaliśmy jej typ jako int array. Natomiast teraz, tak naprawdę, możemy wykorzystać ujednoliconą inicjalizację kolekcji, którym jest ten nowy syntaks, a konkretnie tablice kwadratowe, a wartości, które będziemy chcieli dodać do inicjalizacji tego konkretnego Arraya, możemy po prostu podawać po przecinku dowolną ilość razy. A więc jak widzimy, tutaj zmiana jest może niewielka. Niektórzy śmieją się, że Microsoft potrzebował 11 lat, żeby zastąpić te nawiasy klamrowe nawiasami kwadratowymi, ale oczywiście ten sam syntaks możemy też wykorzystać przy innych kolekcjach, na przykładowo przy listach. Ale zanim przejdziemy do list, to najpierw możemy zobaczyć, jak. Teraz jesteśmy w stanie zainicjować pustą tablicę i po prostu byłby to syntax pustego nawiasu kwadratowego. Jeżeli programujesz JavaScript, to oczywiście ten syntax będzie dla Ciebie bardzo znajomy. Co więcej, teraz przykładowo dla jakiejś metody writeByteArray, która jako swój parametr przekazuje tablicę bajtów, możemy teraz bezpośrednio po prostu uprościć tą definicję nowej tablicy bajtów i przekazać ją jako collection expression. W ten sposób przez co kompilator będzie wiedział automatycznie, że nie są to wartości typu int, tylko wartości typu byte. Natomiast dla list również możemy wykorzystać ten sam syntaks i zamiast inicjalizować listę z słowem kluczowym new z definicją wszystkich wartości, możemy tutaj ponownie wykorzystać nowy syntekst, czyli inicjalizację kolekcji i podawać nowe wartości listy między nawiasami kwadratowymi. Co więcej, dla elementów typu span, przykładowo dla obiektu daytime, również tą inicjalizację możemy uprościć, pozbywając tych wszystkich słów kluczowych i po prostu umieszczając wszystkie elementy typu daytime w ramach inicjalizacji nowej kolekcji. Korzystając z nawiasów kwadratowych. To samo będzie dotyczyło przykładowo parametru metody, którego typem byłby span dla typu Byte. Tutaj również możemy to wszystko uprościć, po prostu zastępując to Collection Expression. I równie dobrze możemy teraz pozbyć się tego kastowania na typ byte. Tak więc w ten sposób, korzystając z Collection Expressions, będziemy w stanie definiować nowe zmienne dla konkretnych kolekcji, przykładowo dla typu array, czy dla typu list. Co więcej teraz mamy jeszcze dostępny nowy syntaks jakim jest spread operator. Wcześniej, żeby na podstawie kilku tablic elementów przykładowo typu int, musieliśmy wykorzystać metodę concat, która do pierwszej tablicy dodawała nam elementy z drugiej tablicy i całość przykładowo musieliśmy jeszcze zakończyć wywołaniem metody toArray, jako że sama metoda concat zwraca typ i i Natomiast teraz, żeby połączyć kilka tablic w jedną tablicę, czy też kilka kolekcji w jedną kolekcję, możemy wykorzystać spread operator, który tak naprawdę... Podstawi nam wszystkie elementy z danej tablicy i wystarczy ją tak naprawdę poprzedzić dwoma kropkami, i jest to tak zwany spread operator. I ponownie, jeżeli korzystasz z JavaScript na co dzień, to tam również, jest spread operator. Z tym, że JavaScript w JavaScript syntaksem są po prostu trzy kropki, natomiast w C-sharpie będziemy do tego celu wykorzystywać syntaks dwukropkowy. I teraz tak naprawdę ta zmiana more numbers to będzie przechowała wszystkie elementy z tablicy pierwszej, czyli numbers 1, następnie po przecinku i wykorzystując ponownie syntaks spread operator, dodamy wszystkie elementy z tablicy numbers 2. Co więcej, możemy jeszcze tutaj sami definiować dodatkowe elementy i rezultatem w tej tablicy byłyby elementy od 1 do 9. Oczywiście możemy w dowolnym miejscu dodawać dowolny element, tutaj kolejność zależy tylko i wyłącznie od nas. Jednak co ciekawe, oprócz definicji tylko tablic w ten sposób, wykorzystując spread możemy też po prostu zamienić ten typ numbers2 na typ list dla typu int i równie dobrze tutaj możemy mieć nową kolekcję typu list z tymi wszystkimi elementami, które wykorzystamy w ramach collection expressions. Przechodząc dalej, Następnym bardzo prostym nowym featurem w języku Sharp 12 są domyślne parametry, 4 parametry dla wyrażeń lambda. Tak więc wcześniej naprawdę to sformułowanie, które mamy dokładnie tutaj, było niemożliwe. Teraz możemy po prostu przypisać, że konkretny parametr z naszej lambdy przykładowo byłby równy wartości 1. Zresztą tą funkcję anonimową możemy wykorzystać po prostu podając tylko jeden parametr, ale równie dobrze możemy też ten drugi parametr napisać po przecinku podając wartość pod zmianą increment. Tak więc jest to mały feature, ale możemy sobie wyobrazić jego zastosowanie. Ostatnią rzeczą, o którą chciałem wspomnieć, są primary constructors. Do tej pory musieliśmy jawnie definiować konstruktory, chyba że korzystaliśmy z rekordów. Przykładowo, dla rekordu Person byliśmy w stanie zdefiniować tak naprawdę konstruktor, który przyjmowałby dwa parametry, dajmy to first name oraz string last name. I te parametry sprawiły, że mogliśmy wcześniej po prostu utworzyć nowy obiekt typu Person w ten sposób, korzystając ze słowa kluczowego new, bylibyśmy w stanie wykorzystać ten, ten typ Person, podając do wartości, przykładowo Jakub zera w ten sposób. Natomiast dla rekordów, te parametry do konstruktora tak naprawdę domyślnie tworzyły nasze właściwości i mogliśmy się do nich odnieść przykładowo, wypisując do konsoli właściwość person.firstName w ten sposób. Natomiast teraz, tak naprawdę, zbliżoną funkcję możemy wykorzystać dla dowolnego typu i zależy, czy jest to klasa, rekord, czy struktura. Tak więc, może zmienię ten typ rekord na po prostu klasę person. Jak widzimy tutaj, mamy już bardzo podobny synteks. Możemy przekazywać parametry do konstruktora klasy person. Może nazwa je po prostu firstName oraz lastName wpisane camelCasem. I teraz co możemy zrobić, to po prostu wykorzystać te dwa parametry w dowolnym miejscu w ramach definicji tej klasy person. Tak więc równie dobrze, Mogę tutaj po prostu utworzyć jakieś właściwości typu string o nazwie firstName i usunąć setter i po prostu przypisać wartość, która byłaby tym parametrem primary konstruktora, czyli firstName. I w ten sam sposób możemy jeszcze tutaj przypisać wartość lastName do jakiejś innej właściwości o nazwie lastName w ten sposób. Więc jak widzimy teraz te dwa parametry, które są w ramach primary constructora. Możemy wykorzystać przykładowo do inicjalizacji właściwości, ale równie dobrze moglibyśmy je wykorzystać. Dajmy na to w jakiejś dowolnej metodzie, którą sobie zdefiniujemy jako public void. Dajmy na to say hi. I to właśnie tutaj mógłbym po prostu do konsoli wypisać wartość hi i am. Dajmy na to first name oraz last name jako nasze wartości parametrów primary constructora. Tak więc tutaj tak naprawdę nie ma żadnego ograniczenia co do wykorzystania tych dwóch parametrów. W ramach definicji naszej klasy Person. Równie dobrze, tak naprawdę mógłbym je zmodyfikować i podstawić pod wartość FreshName, przykładowo jakoś test w ten sposób, i teraz oczywiście ten parametr, czy też ta wartość first Name byłaby zastąpiona po wywołaniu metody say hi. Co więcej, wykorzystując primary konstruktory, jeżeli chciałbym dodać jakikolwiek inny konstruktor, to oczywiście koniec końców przy chainie konstruktorów będzie musiał się odwoływać właśnie do tego primary konstruktora. I co mam na myśli? To po prostu, jeżeli chciałbym zdefiniować, na to pusty konstruktor klasy Person, to oczywiście tutaj będę miał błąd kompilacji, który powie mi wprost, że ten konstruktor musi wykorzystać słowo kluczowe Dys, aby odnieść się w końcu do tego primary konstruktora. Tak więc tutaj musiałbym to zdefiniować w ten sposób, gdzie słowo-kuczowym dys odwołujemy się do primary konstruktora i przykładowo zainicjalizować te dwie właściwości, first oraz last name, czy też te dwa parametry przekazać jako puste wartości typu string. Tak więc z tym będziemy musieli się liczyć, jeżeli chcemy korzystać z primary konstruktorów, teraz innym ciekawym zastosowaniem tego typu rodzaju nowej funkcji będzie wstrzykiwanie zależności z kontenera dependency injection. Do tej pory, mając taki przykładowy kod, w którym to istnieje jakiś interfejs, jeżeli chciałbym go wstrzyknąć do przykładowej klasy Control, to oczywiście zazwyczaj było to robione w ten sposób, że przez konstruktor wstrzykiwaliśmy serwis pod postacią tego interfejsu, a następnie ten parametr przypisywaliśmy pod jakieś pole prywatne w ramach tej klasy ExampleControl, które później byliśmy już w stanie wykorzystać w dowolnej metodzie w ramach definicji tej klasy ExampleControl. Natomiast teraz cały ten mechanizm możemy uprościć, właśnie wykorzystując Primary Constructors i po prostu przekazać ten serwis. Jako parametr do Primary konstruktora, możemy zmienić go nadal na serwis w ten sposób. I właśnie tą zmianą teraz będę w stanie posługiwać się w dowolnym miejscu, w ramach definicji tej właśnie klasy. Jak widzimy teraz, zapis jest nieco uproszczony, zwłaszcza kilka linii kodu, a to zawsze jest na plus. Tak więc to byłoby na wszystko w tym nowym materiale. Daj znać, który feature podoba Ci najbardziej. jeszcze raz wspomnę, że nie są to wszystkie nowe feature, więc kurs to niech znajdziesz link w opisie. Jeżeli szukasz kuponów rabatowych na moje kursy to zapraszam na stronę lintre slash gdzie są one dostępne.